Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Sobieszek, Chief Strategy Officer w Zenit Optimedia Group oraz prelegent podczas 9. edycji forum IAB. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztofie, chciałam Cię zapytać, co jest najważniejsze dziś dla marketera, żeby osiągnąć sukces w biznesie? Na pewno wiele rzeczy, ale ja w swojej prezentacji odnosiłem się do czegoś, o czym mówimy bardzo rzadko. Mówimy dużo o trendach, o tym, jak budować przełomowe kampanie, o multiscreeningu, internecie rzeczy, mobilu, wideo i milionie innych rzeczy. Więc nie dotykamy czegoś, co moim zdaniem dla marketerów jest dużo ważniejsze. Mianowicie tego, jak mają organizować swoje firmy, swoje struktury marketingowe i nie tylko, żeby móc takie projekty realizować, móc je realizować stale i efektywnie. I to oczywiście dotyczy procesów i struktur, więc wydaje nam się nudne, ale moim zdaniem jest tak naprawdę kluczowe. I to, na czym marketerzy powinni się skupić, leży właśnie w tym obszarze. Podczas swojej prelekcji mówiłeś też o projekcie Marketing 2020. Czy mógłbyś coś więcej o tym projekcie opowiedzieć? No to jest projekt badawczy, globalny, w który było zaangażowane bardzo wiele firm, którego istotą i celem było odpowiedzenie na pytanie, czym tak naprawdę charakteryzują się organizacje, które osiągają lepsze sukcesy, większe niż średnia rynkowa, no w porównaniu do tych, którzy radzą sobie gorzej niż przeciętnie. I tak naprawdę istotą odpowiedzi na to pytanie było, jak te firmy się organizują, co robią, co budują. Ja odnosiłem się akurat do trzech aspektów, chociaż projekt jest dużo szerszy. Odnosiłem się do kwestii roli marketingu w firmie, jak ona jest redefiniowana. Mam na myśli tego, jak osadzony jest marketing w całej organizacji, samej struktury, która powinna być kompletnie inna, elastyczna, bazująca na innych kompetencjach i do kultury organizacyjnej, która może wspierać proces marketingowy lub wręcz przeciwnie i dlatego jest tym wszystkim bardzo istotne. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.